Kamil Minda oraz Dawid Zaleński. Witam serdecznie, panowie, mikrofony w dłoń. Witam serdecznie, Kamil Minda z tej strony. Ja również. I zacznijmy od pewnego cytatu. Idiotą będzie ten, kto da Natanowi Marconiowi walkę, powiedział niedawno Dawid Zaleński. Co powie nam dzisiaj? No co mam powiedzieć, ja nadal tak uważam. Ale... No kurwa, no ja uważam, że jak ktoś komuś jedzie od szmat, to ten ktoś nie powinien dawać zarobić temu komuś jakichkolwiek pieniędzy. Będzie to waleczka? Oby, bo chcę mu zdzielić w papę. Taki wychowawczy, wiesz. Jak go nie potrafią wychować, to ja go wychowam. Kule rozgrzane, wzięliśmy kule. Nowe są, ogniste. To nie ma żartów, chłopie. To nie ma żartów, chłopie. Naciśniesz na odcisk, to się musi z tym liczyć. Ten chłopiec jest po prostu chory. On jest po prostu chory i... Ja nie wiedziałem wcześniej, że on jest chory, się dowiedziałem, także jeśli zrobiłem mu jakąkolwiek krzywdę, to przepraszam, bo jakbym wiedział wcześniej, że jest chory, to bym tego nie zrobił, naprawdę. Serio. Przespałem się z tym i nie biorę tego na poważnie. Po prostu jest to dla mnie śmieszne. Panie i panowie, już w tym momencie przyszedł czas na rozpoczęcie Cloud MMA 3 Santa Cloud. Przyszedł czas na świąteczne mordobicie. Witajcie bardzo serdecznie bohaterów i bohaterki Cloud MMA 3 Santa Cloud! Jesteś wrogiem publicznym numer jeden, widzę, że dwóch ochroniarzy prywatnych w szatni masz. Ochroniarze są po to, aby właśnie uchronić Denisów i innych tam ludzi. Jak mówię, jestem wrogiem publicznym numer jeden właśnie przed uszczerbkiem na zdrowiu, nie mnie oczywiście, bo ja jakby jestem ze stali. To pokazało, jak kule ostrze we mnie wbijał, a ja tylko mam lekkie zadrapanie. Wychodząc właśnie, to dwójka, ten jak ma ten upośledzony chłopczyk, Remi, tak? Ten taki, co miał też te ręce. Myślę, że walkę z królem dostanie, bo nie powyzywa, czy coś zaatakuje mnie przed moją walką, plus jeszcze jakiś łysy, upośledzony kibic. Nie dostanie się walki, bo to król dyktuje zasady. Król może robić co chce, ja mogę nawet nie wychodzić, ja decyduję, kto zarabia, ile zarabia. Także niestety taka jest prawda. Przychodzę w gości, a i tak jestem najlepszy. O, siema, mordziu! Cześć, dobrze ci widzieć. Cześć. Powodzonka, dzięki, powodzonka. Gdzie masz transparent? Buła. Buła gola. Ty jesteś as. To buła czy gola? On się nie boi absolutnie. To nie jest Daniel Murańczyk, który ma za sobą kilkadziesiąt lat treningów. Buła tam umiejętnościami nie przewyższa go, jest dużo mniej wszechstronny i w ogóle. Jedyne co kilogramy są tutaj, ale te kilogramy ja myślę, że nie są na plus. No kurwa, że nikt nie wspomniał o dynamice, kurwa. No, że mówią, że będzie Denis dynamiczniejszy ode mnie, to jakaś ujma, nie? Krzysztof, zaraz z tej strony, z tej strony. Tu tego brzydkiego widać. Nie. Tak się napiąłeś do tego zdjęcia, że myślałem, że sobie robisz, nie? Czy jesteście gotowi? Kontra, dobra kontra! Boi się! Dostał! Dwa prawe! Wchodzi! Dwa prawe, trzy prawe, boi się! Świstak, on się boi! Cały czas ręce na głowę! Jak się zasłania przed prawą, to go lewą! Mordo, zrób nam fotę! A to zdjęcie robię! A widać po nas? Widać po nas? A skąd takie źrenice macie? My jesteśmy najgrzeczniejsi. Targówka! Dobra bitka! Weszlibyście dwóch na dwóch? Ty, ale no to by było coś. Ej, dwóch na dwóch, czy chodzimy? Ale już chodzimy dwóch na dwóch? Ja myślę, żebyśmy ich zmierzyli. Na barana, Marcinunie. Dobrze, panowie!
Uwagę. Gratuluję, na swojej stoi nad nami. I krzyczy. Piękny lewy. I teraz dwóch na jednego. Który z was będzie walczył? Świstak. Świstak, podpowiada Mavs, czyli honorowo w dalszym ciągu. W takich walkach zazwyczaj nie ma zbyt dużo honorowych zasad, a jednak. Tak! Boi się! Boi się! Tak! Weszło! Nie pchaj się! Nie pchaj się! Nie pchaj się! Mamy go! A nie ma siły, rozbity jest! No się zostać! Stop! Wygrałeś! Koniec! Wygrałeś! Przerwałeś! Złamany nos ma! Bij w nos teraz! Bij w nos! Jakbyś nie słuchał, to byś przegrał, bo się zacząłeś z nim bić, a ja zacząłeś szachować i to dobrze wyszło. Chyba wiem, że mogę. Zwycięzcami walki przez podwójny techniczny nokaut w drugiej rundzie Mateusz Mavs Szczypior i Krystian Świstak Major! Dzisiaj w moim narożniku zagoszczą moi bracia, trzech braci, Julian, Zbigniew i Krzysztof. Także dzisiaj ekipa Sobierajskich wchodzi do gry. Bardzo miło będzie ich tutaj ugościć, że będą ze mną, to takie duże dla mnie wsparcie naprawdę. Będę czuł, że to jest dla mnie coś mocnego. Takie nasze pierwsze sparingi, pamiętam, miałem 5-6 lat, robiłem właśnie z nimi, mieliśmy wtedy rękawice zimowe. Każdy miał takie grube puchowe, a ja sobie wziąłem od mamy takie skórzane, malutkie. Więc oczywiście każdy ten sparing wygrywałem, byłem niepokonany dzięki tym rękawicom. Już były moje zaklepane, nikomu nie oddawałem. I dzisiaj tak się te losy potoczyły, że ja wychodzę do klatki, oni będą mnie wspierać. Co, potwierdza się, że Wojtek wygrywał wszystko? Cały czas wygrywa. Potwierdzamy, dokładnie. Do tej pory nic się nie zmieniło. On mówi fight i on odchodzi. I teraz wy podajecie ręce i gwiazda. Po podaniu ręki już nie musisz się cofać do tyłu. Bo to już opowiem wam fight, bo po będzie fight, jest już walka. Tu już nie możesz nic, już... Nie ma przerwa. Ale nie robić pierwszego wjazdu? Możesz. Ręce wysoką. Możesz, jak chcesz, to możesz. Tak. Hop. Fronta, hop. Ja nie dosięgam, hop. I ty bijesz, wchodzisz, hop. Tak. A co ona zrobi, jak ja będę ją na przykład tak biła? No co ona tak zrobi? To co? Albo będzie uderzać, albo się zasłoni. Jak się zasłoni, to łapie za głowę i kolana. Okej, dobra. Nie ma tu słabych szeregu, odpadli w przebiegu. Nigdy nie umierzą wahani, nigdy nie trzymałem już steru w okrętu na fali. To oni mi wciąż olewają. Dobrze. Dobra, jedziesz! Na klatce go masz! Masz go na klatce! Zamknij dobrze! Zamknij go! Jak jest! Zakładnie szmaty! Używaj się do tego! Podłączony! Podłączony jest! Marcin! Treneiro, po złoto! Mocno! Na klatce go masz! Podrój to Wasylek! Czujnie prawy! Tak! Dobrze, dawaj! Nie puszczaj! Marcin, czujnie! Czujny bądź! Czujnie prawy, czujnie! Marcin! Dziwka prawy! Czujny Marcin! Egzekucja! Uważaj, żeby nie puścić śmiecia! Celuj! Podbródek! Spokojnie, Marcin! Spokojnie! 15 sekund! Tak! Podbródek! Bij podbródki! Siwy, masz to kurwa skończyć teraz, dawaj! Skończ to! Otwórz oko! Masz chwilę, spróbuj, musisz otworzyć oko.
będę ryzykował jego zdrowia i... Nie można otworzyć nawet na chwilę. Otworzysz oko, prawe, dasz radę. Puścił mu pierdol i mam nadzieję, że teraz pojedzie na ten front pomagać tym swoim, a nie tutaj zarabiać kasę, kurwa, bezczelnie. Królowa! Wstań, podnieś ręce i zrób panie. Według mnie wygrała. Jak nie wygrała, to szuka. Wyczyszczynią walki. Marianna! Rozumiem. Siemka Marianna, gratuluję wygranej. Ja no widziałem, że jesteś piękną dziewczyną, ale że taką sprytną to nie. Pozdrawiam. Mam nadzieję, że teraz faktycznie obroniłam ten tytuł, który sobie sama nadałam. Ale przede wszystkim jestem tą królową, mogę się nią czuć dzięki moim widzom, dzięki ich wsparciu. Trzęsie mi się głos, bo ja po prostu to są takie emocje. Ja nie dowierzam, że ja wygrałam. Ja się pytam tu wszystkich kilka razy, czy faktycznie ja wygrałam, czy na pewno, czy to się naprawdę wydarzyło, bo ja połowy nie pamiętam, co tam się wydarzyło. Gdyby nie mój team, mój trener, Magda, Krystian, trener Okliński, moja mama, mój siostrzeniec, cała rodzina. I przede wszystkim myślę, że tą walkę też dedykowałam swojemu mężowi, mojej mamie, moim widzom i mojemu mężowi. I chciałabym, żeby każda kobieta uwierzyła w siebie i miała zawsze na końcu języka to, że
Nawet jeśli wszyscy w ciebie zwątpili, to pokaż im po prostu, że się mylili. Królowa wygrała, cesarz też teraz wygra? Pera nad Astra, przez ciernie do gwiazd, nie może być inaczej. Daj Boże! Pa, pa, pa! Musi skrócić teraz dystans. A teraz dużo odzewu, dużo właśnie tych przygotowania akcji. Co tam? Zrób sobie, Adrian, zrób sobie maszkę. Teraz tutaj na boczki. Nie. Wszystko, oddech spokojny. Adrian, rozkręć tutaj. Wszystko już miutko, już miutko. Parę wymachów. Parę dosłownie. Prosto, no, parę. Tu się wszystko zaczęło, tu się wszystko skończy. Myślałem, że się wykończę, że mieszkanie po remoncie. Panie i panowie, Daniel Łazika! Słuchajcie, przez 5 lat wydarzyło się dużo, nikt nie wierzył w tych fajty. Teraz to poszło tak daleko, że szacunek dla każdego, kto występuje w jakiejkolwiek federacji. Ja 5 lat temu występuję w pełnej federacji pierwszej freakfightowej w Polsce, gdzie niestety się połamałem, zostawiłem tam krew, pot, no i całe serce. Olano mnie, zapomniano, a przez taki hieny cmentarny jak Wardenka Nitro, czy przez zjebów Rafonik Sypis, zostałem niestety nazwany najgorszą złą osobą w internecie. Ja teraz wracam, ale wrócę do domu z ich głowami, wyzywam ich do walki. Tu się wszystko zaczęło, tu się wszystko skończy. Szacuneczek, trzymajcie się widzowie. Wróciłem, mam nadzieję, że nie połamie się tym razem. Odchylenie, odchylenie. Spokojnie! Odczuł, odczuł! Dobrze, prawo, lewo, prawo, lewo! O to chodzi, tak, zajebiście. Spokój, Wojtek, zajebiście. Bardzo dobrze. Daj, Szuli! Do przodu. Tak jest. Nie bój się. Spokojnie. Jedziesz. Spokojnie, Szula. Dobrze! Będzie wygrana, kurwa. Jak trzeba robić, to co mówiłem cię? Skup się, Zibi, skup się. Tak jest, Zibi, ruszasz się, dawaj, tak jest. Lewy prawy sierp. Tak jest. Zibi, ręka, noga, zamykaj. Zamykaj go. Ręka, noga, nie pchaj się. Zibi, oddaję mu to. Nie daj. Błażej, lewa ręka ma chodzić. Lewa ręka chodzi. Zibi, dawaj, rób twoją. Stoi, dawaj. Ej, tak jest! Jeszcze! Tak jest! Nic nie było! Zibi! Zibi! Sierp! Zibi! Blisko sierpowej siosy! Błażej, jak będzie wpadał, prawy prosty jak będzie wpadał w ciebie! Bezpośredni! Słuchaj, od razu swoje! Zibi, bądź czujny, ręce wysoko, głowa opuszczona! Co? Nie, dobrze jest! Zibi! Teraz nie ma czasu na narodzenie! Raz, dwa, lewa wysoko! Dawaj, Zibi, swoją rób, dawaj! Lewa, Zibi! Raz, dwa, lewa! Dobrze! Nie wstawaj, panie Boże! Zibi! Zibi! Teraz ciosy chcę! Ciosy! To uderzaj! Uderzaj! Nie śpiesz się! Sierpę! Takie! Nie pochylaj się do przodu! Dawaj lewa ręka! Ciosy chcę! Stoi, Zibi, stoi! Zibi! Druga strona! Zibi! Krzyż! O, to było po kopii. O tak, Zibi. Brawo, koniec to jest. Złamana ręka. Na 100%. Najbardziej dynamiczna walka, ogromna różnica między tym, jak chłopacy walczyli w pierwszej gali. Naprawdę byłem pod wrażeniem, było bardzo dużo kopnięć i tutaj myślę, że tutaj w tym Zbyszek
dominował. Nie, na to kontroluję. No, dzięki, dobra walka. Miałem bardzo poważnego przeciwnika. Zdecydowanie lepszy ode mnie. Nie, no pewnie Marcinowi kibicuje, no bo kurwa, im więcej Marcin wygra, tym szybciej dostanę walkę, nie? Dziękuję i Peszki, ja już nie chcę. Rozumiem, że daj spokój. Teraz jest czas na Mister Cios Welczon. Pewnie, że coraz wyżej liczę na to, że Marcin jest na szczycie drabiny tutaj pokarmowej, nie? W hierarchii trików, nie? Więc... Zasłużył na ten wychowawczy pierdol, który mu obiecał. Już tylko muszę się z ojcem przyjechać. Czekaj, Lembo, no. No. Dzisiaj wstydu nie było. Ale generalnie ja ze sportem związany jestem. Nie powiem od kiedy, bo to wstyd. Natomiast moja żona nie przychodzi, no bo to nie dla niej. Natomiast ja to traktuję jak sport. No, najwyżej się przegra, coś tam zaboli. Ale w siatkówce wiele razy bolało. No cieszę się, że Dybi zrobił ogromny postęp, że zawsze był wojownikiem, zawsze nawet, oczywiście boisko siatkarskie nie pozwala, że tak powiem, fizycznej wymiany między zawodnikami, ale tutaj myślę, że na koniec, że tak powiem, w ogóle sportowej kariery ma możliwość wyładowania się i przekazania tego, co nie mógł w siatkówce. Ładujesz się! Ładuj od razu! Od razu bomby! Ładuj go, kurwa! Dobrze! Tak, idziesz! Idziesz, kurwa! Tak, tak! Tak! Pracuj głową! Pracuj! Pracuj, tak! Dawaj! Do góry! Głowa do góry, Adrian! Głowa do góry! I boksu! Boksu! Nie ma głowy! Ej! Fauluje! Fauluje! Faul! O kurwa! Faul! Adrian, ogarnij się! Nie lekarz, nie lekarz! Nie, jaki lekarz? Nie! Masz go teraz jaki do wykończenia! Dawaj, jaki lekarz? Masz czas, ej! Co tą maszynę straciłeś? Mamy czas! Byłeś faulowany, dojdź do siebie na 100%, wtedy podejdziemy. Teraz stajemy. Stój. Okay. Zaczynamy od parteru. Nie ruszacie, póki ja nie powiem wstęp. Ale jak miałem? Na pewno. Sędzia gotowy? Start! Dorywaj się, interia! Kontroluj! I teraz! Siatkę trzyma! Siatka! Nie trzymaj siatki! Adrian, tam nie przyklejaj się głową do niego, bo on bije w tył. Bijaj serię. Dobrze. Jesteś tu siadzie teraz. Łokieć mu na twarz. Teraz, Adrian, teraz seria. Do góry głowa i serię bij. Tak, razu. Do góry głowa i serię bij. Kurwa! Kurwa! Cały czas w tył. Nie daj się wytrącić z równowagi. On to specjalnie robi, rozumiesz? Co jest? Wygrałeś. Mam kurwa nie uderzać? Mam czekać, aż on mnie będzie uderzał? To nie było w tym głowy. Brawo zrobiłeś. Zamiast walczyć normalnie, to mnie po głowie bijesz. Zwycięzcą walki przez dyskwalifikację Adrian Cios! Tak jest! Idzie kurwa! Ja
za kurwą. Jestem w dosiadzie i mam niewygodną pozycję dla siebie na plecach. Mam prawo uderzać i się bronić. No nie można cały czas grać taki głupot, że dostaję w tył głowy. Zaraz ten patent i tak kurwa nie robi cały czas. Kurwa, walczmy, to kurwa walczmy! Wstawałem do walki, nie sądziłem, że nie poradzi sobie z tym, wiesz, że nie byłby w stanie pokonać. Miałem dosiad, no ile można? Raz sędzia mówi, dwa, trzeci, kurwa, to ile tak w kółko mamy robić? Wypierdalajcie, nie umiesz napierdalać, spizą, kurwa, dwa, trzeba, kurwa. Pierdala. A, pytanie, czy jest za cel panu Juźniak? Czy jest za cel panu Juźniak? A to zajeb od razu! Zajeb od razu! Dopinguje Pawła Ciosa, odchodzi. Chodź, Paweł, chodź, porozmawiamy. Paweł, zajeb, bo nie będziesz tam dyskwalifikacji, nie wierzam! Chyba czas zakończyć pewne sprawy, kurwa. Twoje kłamstwa, oszustwa, oszczerstwa. Wyzywam żubra kierownicę. No to jesteś rozjebany jak twój koleżka, kurwa. Który tam? Gruby? Gdzie? O! No to zobaczymy, kurwa. No i game over. No to zobaczymy. Game over. Sipałem! No co? Polejemy się, chodź, kurwo! Chodź, kurwo! Przegrać nie umiem! No co ty, kurwa, jebany? Coś takiego, to się pogłaskał po głowie, kurwa. Pogłaskał cię po głowie, kurwa. Wstawałem do walki, to ja przegrałem! Za co wstawałeś, kurwa? Po takim głaskaniu po głowie? Całeś kutasa! Ja cię pierdolę raz i będziesz tu spał w tym oktagonie! Nikt takiej historii nie wymyślił nawet, kurwa, że tak się może skończyć, kurwa. To jest mistrz świata normalnie. Pizda jebana. Czas od razu, kołnierz go od razu, bo tam... No kurwa, albo o siebie chodzi bić, kurwa, albo symulować jebany. No kurwa, ała, ała, kurwa, ała! Kurwa, fighter wyszedł, ała, kurwa! Pizda jebana, mówiłem, że to jest pizda, kurwa. No kurwa, no wychodzi, ała, kurwa, ała! Kurwa, nie ma możliwości, że ktoś kurwa wymyślił takie zakończenie. Ale nie, no to nie chodzi o to, Jacek, ja się wszedłem ale ten aktor, pić, kurwa, no nie pany aktor, kurwa, no. Ale ucho było, za każdym razem było ucho. Ale to ostatnie coś w ogóle, kurwa, tu biłem, no. Tu, no, kurwa. Ała, ała, kurwa. Easy money, easy money. Easy money, easy money. A, bardzo ładnie. Mamy to. Co zaczynasz robić? No. Trenować do kolejnej walki. A, brawo. Od dzisiaj gramy w grę. A nowy zawodnik wkroczył do gry. Powiem wam tylko jedną rzecz. Wyjście, pyk, obalenie, dosiad. Game over, kurwa, jazda, że Gruby nie umie się zachować, niech wypierdala. Ja oficjalnie wypierdalam Grubego z federacji, w marcu już nie zawalczy, tyle wam powiem. Bardzo dziękuję wam, kibice. Cała hala, Marcin Najman. Doskonale wiecie, kto tu się przedbić, a kto symulować. Aktora wyjebać na pysk, kurwa, nie idzie grać do teatru. Nie umiesz z aktorem się pić, kurwa? Kurwa, no nie umie, bo chuj tak nic tak symuluje, pierdolony, no. Dyszaj! Prawa ręka, prawa ręka! Prawa, 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 prawa ręka, prawa ręka! Tomek! Góra, wstał! Dawaj, dawaj! Wreszko,
Olimpku, synu. Antoni i tata bardzo kocha, wraca do domu niedługo. Słuchajcie, ponad wszystko podziękowania dla najwyższa, dla trenera Przemka Szyszki i Mateusza Sosnowskiego i odpuszczali w trakcie przygotowań. Dziękuję. Dzięki za podpowiedzi. Wielu dzisiaj widzieliście sportowców, wiele reklam. Ja mam fundację. Jeżeli wam się podobała ta walka, zachęcam, pewnie wielokrotnie w tym roku pokazywaliście dobre serce. Fundacja Złota Walka. Dajcie jeszcze odrębne dobroci. Wielki Bóg kontra Denis Załęcki, a później Nathan Marson kontra Denis Załęcki lub Denis Labryga. Ale przed tym, Arku, słyszałem, że masz niespodziankę. Ambasadorka Labryga, Lexi Chaplin i jej rywalka, Vicky Master w Claude Nama! Po roku będę walczyć, to jest moja najdłuższa przerwa. Bardziej się ekscytuję, bo to jest Marta Linkiewicz. Bardzo mocna zawodniczka, myślę, że będę tutaj underdogiem. Będę mogła pokazać, co potrafię, będę mogła się wykazać, zaskoczyć. Dzisiaj sobie tak wspominałam, co ja odpieprzam w swoim życiu. Pamiętam na Fame Trójce, jak przyjechałam oglądać i tam Marta walczyła z Godlewską. Jeny, ja się tak Marty zawsze bałam. Nawet jak już potem byłam influencerką, to ja się bałam jej spojrzeć w oczy, naprawdę niko. Marta Linkiewicz i Doda, to są dwie osoby, których ja się zawsze bałam. Dzisiaj już Marty się nie boję od jakiegoś czasu, Dody dalej się boję. W każdym razie podjęłam się tej walki i kurde, no, cieszę się. Nie mogę się doczekać. Lexi, jesteś odważna, ale masz szczęście, że na sali będzie lekarz. Lexi Chaplin, Marta Linkiewicz, Klaun MMA 4! Naprawdę potężny wojownik, który bardzo długo czekał na tę walkę. Dzisiaj to wszystko się zrealizuje. Patryk! Wielki Bóg! Masiak! A jego przeciwnikiem będzie niezwykle kontrowersyjna postać i człowiek, który ostatnio nie ma dobrej pasy, ale trzeba przyznać, że walczył z bardzo mocnymi przeciwnikami. Denis! Spokojnie, mamy czas, spokojnie. Jest do smoku! Pięknie! Luźna noga, luźna! Tak, dawaj. No co, ślizga mata? Luz, w prawą stronę pracuj! Jedziesz Patryk do końca! Była minuta minęła! Denis, skup się kurwa i łap te ciosy! Prawym przycelu! Lewa mu spada! I zostań! Skup się na rękach! Noga z doskoku! A już ma dość, już zmęczony, już zajechany, dawaj, spokojnie. Uważaj, ręce rysunki. Kurwa! Ale co to śmieszne! Kurwa!
Ej, prawy prosty! Prawy prosty! Bum! Denis, kurwa, stań i mocne pięści! Stój! Dawaj, stawaj, stawaj! I łapami, łapami, łapami! Stój! Stój, się napierdala! Denis, stój prawymi! Wszystkim sądzisz, bo chyba wszyscy ludzie to zasłużyli, żeby to usłyszeć prosto od ciebie. No mogę, no wszyscy już sami. Tam poszli. Ja to nawet nie uderzyłem. Czy kładł przed swoim czasem, przed swoim. Ani kroku wstecz. No kurwa wstyd. Wstyd. Ej, wstyd gościu. Jebać cię. Ej, to szanski kurwa. Jebać cię gruba kurwa. Kłamco. Słyszeliśmy, że po tym lockdownie, kiedy ty nie trafiłeś na Denisa, on się położył, zaczęliście się obrażać. Słyszeliśmy słowa Denisa lepiej, wyzywał cię bardzo mocno. Co tam między wami się jeszcze działo w tej klatce? Nic, rozumiem. Co? Rozumiem. Załki pizdę, kurwa, co to? Obstrałeś się? Obstrałeś się, co mówię? Zabij, kurwa, mordę jebana! Sto, kurwa! Zabij, pizdę! Chodź, chodź, chodź! Co za, kurwa, chodź, chodź! Szmata się pluje, kurwa! Mamy czterech i jeszcze tu. Ja chcę go zajebać. To jeszcze na zęby. Ale jeszcze to jest. Przyku, nie wiesz gdzie trafiłeś. Nie w ten przedział tych chorych chłopczyków. Nauczymy cię szacunku, pokory, spokojnie. Lewą cię zajebię, a prawej sam się boję. Nie wchodzę, była inna umowa, żeby on mi zrobił krzywdę, jak wejdę pierwszy. Była inna umowa, przepraszam, ale była inna umowa. Słuchaj, teraz już musi tak być, bo tak cię będzie... To nie wejdę. Bo cię będzie tak zapowiadał. Jesteś pierwszy niebieski, więc siadasz z tej strony. Nie, to ja nie wejdę. Nie wchodzę, dziękuję. Bo mnie oszukali. Jak mnie oszukali, to nie wchodzę. Dostałam parę razy z kuli. Cisza, cisza, błagam, cisza. Była inna umowa, była zupełnie inna umowa. No to panie i panowie, już za chwileczkę wychodzi na to, że Extra Fighter kończący galę będzie w formule Puncher. Jak coś to rewanż zrobimy. Kurwa rewanż, jak ty chłopie zginiesz ty za chwilę. Mówię, jakbyśmy nie weszli. Panowie, dajcie jaki rewanż, jak ty zginiesz za chwilę, chłopie. A więc panie i panowie, przypominamy tak w skrócie, zanim przejdziemy do zawiasy, kurwa, ci spadną Extra Walter. Jak nie wejdziemy, to mi spadną. O, jak ja wejdę. Ale jakbyśmy nie weszli, słuchaj, to robimy rewanż na następnej gali. Jakbyśmy nie weszli. Kurwa rewanż, jak ty zginiesz, chłopie. Kurwa, ale jakbyśmy nie weszli. Słyszysz tam, mówię, halo, ziemia, kurwa. Ale tam w klatce. No dobra. Oczywiście to marca. Robimy to.
Dobra, to my, to my w takim razie. Poczekaj, bo... Dobra, dwie kule, dwie ręce. Jak kurwa! To jest właśnie taka robota. Co tam, Denis? No co Denis, kurwa? Denis jest tylko jeden, kurwa. Labryga. Ale to jak wyjdzie z tą nogą? Kto? Denis Załęcki. Nie wiem, niech się kurwa zawija, człowieku, to nie jego piaskownica, kurwa. Sporty walki to nie Denisa Załęckiego piaskownica, kurwa. No przecież przegra sparingusa. Ta walka za chwileczkę się przydarzy. Zapraszamy w tym momencie do klatki Denisa Załęckiego. W końcu pewnym krokiem zbliża do nas Denis Załęcki. Ja z tego miejsca jeszcze serdecznie pozdrowię DJ-a Gambita, który jak zawsze ma najlepszy dobór soundtracku na każdą okazję. Przed wami Nathan Bóg Estetyki Marco! Co to jest, kurwa? Kozak jest, w porządku jest. Kurwa. Ty udawańcu, ty kłamco! Kurwa, ten feru jebany. Ty kurwo. Kurwa, ja do ciebie wszedłem, kurwa, złapała, no. Ale kurwa, ty sam dobiegł. Uderz mnie! Ruchasz mnie? Ej, kolejny prawilniak, który mnie rucha! Co za mnie tam? Ej, ja jestem hetero, może nie jestem hetero, ale... Dobra, ja zbrałem. Teraz zachował się jak frajer, tak? Pizdeczki. Do klatki pizdeczki. Arma wraca. On udawał przed sobą, kontuzję. Wiem. Specjalnie. Wiesz, kontuzję mam nogi, ale no... Pojadę do szpitala i ją wyleczę. No trzeba. Tak się wyjebałem, jak zaczynałem rozgrywkę masakrę. Don't worry, be happy. Co mam powiedzieć o swojej? Nie było walki, kurwa. No skpina, nie? Ja bym chciał apelować na przykład o to, żeby za symulkę jednak przekazać wynagrodzenie mi. A jak już bardzo za tą drugą, może niech dostanie ten, co później jest symulował. On nie chciał wyjść za tą kasę, bo nie miał kontuzji. No przewracał się pod każdym takim gównie, nie? No i usłyszałem, kurwa, pewną propozycję dla niego. Od razu wszedł do klatki, nie? Postarał się. Jego koledzy mnie też atakowali. Chcę karę za to, że jego koledzy atakowali dla mnie. Kara finansowa. Dążyłem do tego, że pokażę, że ten jest do uwalenia i dostanę taką możliwość realizacji, jak on miał i mógł ja wyjść do Daniela, ale nie wiem, nie? Na razie to ja muszę jakoś to przetrawić, nie? No kurde, no co ja mam ci powiedzieć, nie? Ani kroków wstecz, Elanos, kurwa, nie? Przepraszam za to, że cię glinam, ale ja mam wszystko? Dziękuję. Fortuna sprzyja tym, którzy grają.